Przede wszystkim, dzisiaj zrobimy sobie typy, jeśli chodzi o najbliższe spotkania, najbliższe mecz w ramach Ligi Mistrzów, a więc Borussia kontra że kto wygra, kto przegra, takie szybkie typowanie, oczywiście pół żartem, pół serio, pewniaczki, no bo piłka nożna jest nieprzewidywalna, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku zalecę go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat spotkania Borussia kontra że spotkanie które będzie mieć miejsce o 21:00 eee, tak tutaj będziemy sobie tutaj właśnie typować kto zwycięży jeśli chodzi o ten mecz mamy półfinał mecz pierwszy z dwóch no PSG ostatnio jest w dobrej formie w dobrej dyspozycji tym bardziej tutaj po prostu to PSG prowadzone przez Luisa Enrique PSG bez takiego gwiazdozbioru gwiazd tak, bo wcale to się okazało, że taki projekt nie był wcale po prostu skuteczny chociaż na papierze no każdy po prostu patrzył i oczy przedzierał, tak, że to jest duża szansa żeby PSG był najlepszą drużyną w Europie natomiast tak, PSG kontra Borussia Mam pewien orzech do zgryzienia ciężki, ale wydaje mi się, że PS pokona tutaj Borusję. Pod warunkiem, że PSG będzie po prostu tutaj mocne, silne, nie będą jakieś problemy tej zdrowotne i tak dalej, to wydaje mi się, że PSG tutaj właśnie pokona Borusję, tak, i nawet moim zdaniem byłaby to. Yy, może to być po prostu nawet dominacja. Ja mam tutaj typowo na zwycięstwo, jeśli chodzi o PSG nad Borusją, 3 do 1, tak? 3 do 1 tak bym właśnie to typował, to po prostu ten, ten, to spotkanie, ten mecz. Natomiast zobaczmy sobie tutaj też, jeśli chodzi o, tak, no bo widzimy tutaj następne spotkanie, będzie mieć miejsce 7 maja, no też pytanie jest takie, tak, czy rzeczywiście, jeżeli taki by był wynik 3 do 1 Borussia w tym drugim spotkaniu byłaby w stanie odrobić, odrobić straty, czy to by się później zakończyło dogrywką, ewentualnie jakimiś karnymi i tak dalej, to zobaczymy, natomiast zobaczmy sobie następnie, o, mamy nawet tutaj statystyki, tak, Borusja ma tylko 34%, no tylko nie, bo prawie, że tak, tak porówno remis 26%, PSG 40%, czyli niewielka przewaga jeśli chodzi o to typowanie raptem 6% więcej po prostu tej przewagi, zobaczmy tutaj zyskujące popularność Liga Mistrzów, Borussia Dortmund PSG, kiedy mecz gdzie oglądać, kursy, typy na mecz Paris Saint-Germain o którym mecz Ligi Mistrzów, o to, co zrobi kibic przed meczem w Lidze Mistrzów, co zrobił wszystko zostało nagrane, Liga Mistrzów Borussia Dortmund wzmocnienie przed meczem z PSG Borussia w Lidze Mistrzów przeciwko starym znajomym Ter Terzicz jesteśmy lepsi niż w grupie no bardzo ryzykowna tak naprawdę wypowiedź zobaczymy czy to rzeczywiście po prostu yy, tak będzie czy to tylko po prostu błączutne yy, tak naprawdę tutaj zapowiedzi Natomiast tak, ja bym powiedział w ten sposób. Bayer Leverkusen, gdyby grał z PSG, to bym typował, że to Bayer Leverkusen pokona PSG. Natomiast patrząc na formę, dyspozycję Borussii, jeśli chodzi o Bundesligę to moim zdaniem po prostu PSG pokona tutaj Borusję Dortmund tak, natomiast Borussia miała tutaj dosyć ciekawą tak sytuację nie chcę powiedzieć, że łatwą, tak, jeśli chodzi o no, ten etap na którym się znajdują, bo nie ma takiej sytuacji jakby łatwiej, no bo to są jednak każdy mecz tutaj na, na najwyższym poziomie natomiast no czasami się układają po prostu te mecze, natomiast tak Borussia kontra Bayer Leverkusen, remis 1 do 1 Erblips kontra Borussia tutaj mocne wciery, Borus. Dostała, bo Airbnb pokonała 4 do 1 Borussia. E, mamy tutaj Borussia Mönchengladbach Gadbach kontra Borussia 2 do 1 dla Borussii i Borussia kontra Tetico Madryt, Borussia 4 do 2. Natomiast ja powiem w ten sposób. E, osobiście wolałbym, żeby zwyciężyła Borussia, bo ta Borussia po prostu od lat stara się i tak dalej. E, tutaj tak e, zresztą to i tak jest sukces, tak, jeśli chodzi o Terzicza, który był wielokrotnie, tak mówiło się, A, go zwolnią, tak. trener tymczasowy. Wiadomo, że Trener, który po prostu mocno związany jest z tym klubem, z tą drużyną. Natomiast to dałoby mu taką gwarancję, jeśli chodzi o dalsze po prostu lata pracy w Borusji, przynajmniej kolejne sezony, może tak, może nie lata bez przesady. I fajnie by było, gdyby Borusja zwyciężyła, tak. A yy, chociaż PSG też można powiedzieć w ten sposób, tak, ten projekt, który jest po prostu budowany. Natomiast zobaczymy, zobaczymy czy rzeczywiście tak tutaj to będzie, tak, czy tak rzeczywiście będzie. Yy, zobaczymy sobie tutaj na spotkania PSG ostatnimi czasy, jak one po prostu wyglądały, jak PSG prezentuje się, jeśli chodzi o. A tutaj spotkania, no PSG kontra Barcelona, pewne zwycięstwo PSG 4 do 1, PSG kontra Lyon, pewne zwycięstwo 4 do 1 Lorient kontra PSG 4 do 1, tak samo po prostu PSG kontra Le Havre, remis 3 do 3, no i teraz po prostu Borussia kontra PSG eee, e, tak, no to Idąc tym tyropem, patrząc na te wyniki, to powinno to się znowu skończyć dla PSG zwycięstwem 4 do 1, tak z Borusią. Ja typuję 3 do 1, tak dla PSG, no, ale zobaczymy, tak czy rzeczywiście będzie. Pytanie też jest takie tutaj, tak, no też patrząc po prostu tutaj na myśl, na przykład taktyczną trenerską, no to Luis Enrique ma większe doświadczenie niż Terzic. Nawet gdyby tutaj PSG po prostu pokonało Borusję, no to yy, jest to też przewaga, tak, po prostu jeśli chodzi o tre, kwestię trenerską. No chyba, że wymyśli doskonały tutaj pomysł, jeśli chodzi o zatrzymanie tutaj PSG, także Borusja. Może nie będzie aż tak grać po prostu ofensywnie, bo się by wcześniej, szybko by się po prostu tak wy, wypruje e, w, podczas tego spotkania. Natomiast jeżeli pomyślę na przykład nad mądrym bronieniem się i wyjście z dwoma czy też trzema kontrami, to byłoby dobre rozwiązanie jeśli chodzi o e, taktykę właśnie na PSŻ tak to by się po prostu wydawało, tak? Bo jeżeli Borusja wyjdzie tak agresywnie, z tego co jest znana, po prostu trzeba zwyciężyć akcje ofensywne, no to oni się szybko wypompują, tak? To będą po prostu oddychać rękawami już na początku drugiej połowy. No, i tam może być e, nieciekawa sytuacja. Może się też okazać, że po prostu tak Borusja będzie tutaj przegrywać. Potem dojdą jakieś problemy zdrowotne, kontuzje. Dwóch zawodników na przykład zejdzie, wyprują się kondycyjnie. Do tego dojdzie jeszcze jakaś czerwona kartka dla zawodnika. Głupia po prostu tutaj tak sytuacja w polu karnym, e, ciśnienie, presję dla zawodnika Borusji, i tam kompletnie się ten mecz może po prostu posypać. Wtedy PS, że na przykład wygra 5 do 1 albo 6 do 1. Tak też może być taka opcja. E, no, różnie to może być tak, bo wie, wiecie, oni wychodzą tak na naprawdę tutaj zmotywowani, ale tak, e, okaże się, że po prostu będą przemotywowani, e, pojawi się jakiś po prostu głupi błąd, jeśli chodzi o defensywę, e, pojawi się na przykład czerwona kartka, e, albo karny, potem pojawi się e, tutaj kwestia na przykład, e, tak, tego, że kondycyjni nie dojadą, e, natomiast że po prostu będzie grało swoją piłkę i e, później zdobędzie już taką przewagę i tak, i, i, i kondycyjną, i jeśli chodzi o zawodników, i jeszcze na przykład mieć wygrywać na przykład do do pierwszej, do, po, do połowy, tak? Do, do przerwy 1 do 0 czy 2 do 0, że tam już po prostu w drugiej połowie to już kompletnie ich tam klepną 5 do 1 i nawet po prostu ten drugi mecz, tutaj, tak? Ten drugi półfinał to nic nie zmieni, tak? Bo wtedy po prostu musiałaby Borusia wklepać im pewnie z 5 bramek, żeby odrobić taką stratę, tak? Gdyby na przykład pr wygrał wygrało 5 do 1. W tym pierwszym meczu licząc na to, że po prostu tutaj że w ogóle nie zdobędzie żadnej bramki w następnym spotkaniu. Tak? No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat. Sądzicie, to wszystko. Dzisiaj Pozdrawiam. Stawcie suba. trzymajcie się.